Ty patrz, już wieczór, a Zbyszka nie ma. Chyba mu się nic nie stało, co? Co ty mnie słuchasz w ogóle? Czytasz, czytasz! Nie czytaj, Hela, bo wszystkie litery wyczytasz. Nie wiesz, Bercik, bo tak oglądam tu różne żurnale, tu są takie piękne meble. Może byśmy kupili takiego coś eleganckiego po tym twoim remoncie, co? A co tu dużo masz do myślenia? Kupimy byfy i szrank, lampa, jakiś fotel i tyle. Nie, nie, tak to nie będzie. Nie, a jak będzie? Słuchaj, patrz, jakie tu są piękne meble. Czy my, roz w życiu, nie możemy mieszkać nowomodnie, mieszkać jak ludzie? Tak, po warszawsku. Już ciebie ten Zbyszek po swojemu przekabacił. A poza tym nie ludzie, nie ludzie, ino warszawioki. Rozumiesz? A, kochano, bo ludzie to mieszkają jak ludzie, o. Wiesz co, Berci? To, żeś ty jest tradycjonalista, to wcale nie znaczy, że ty całe życie musisz mieszkać w tych samych meblach. I teraz dobrześ powiedziała, kobieto, tradycjonalista, bo ją jest stąd i będę mieszkał jak ludzie stąd. Tak mieszkał mój dziadek Ernst, tak mieszkał mój ojciec i tak będę mieszkać ją. Ty wiesz, co by mój dziadek Ernst powiedział na takie coś? A co, ja będę z tobą godął i da spać. Dobranoc. Dobranoc. Cześć, Andzie. Cześć. Bu? Załatwił żeś? Gdzie Bercik? Śpi. Załatwił żeś. Załatwiłem. Jutro przywiozą w samo południe. Boga, to pójdź do kuchni i po cichu. No, co tam będzie? Ach, Zbyszek, mam problem. Bercik chyba nie chce mieszkać jak człowiek. Nie? Jak zobaczy te meble, Andzia, one są prosto z wystawy. A ten gość, co mnie pokazywał, to mówił, że to jest ten najnowocześniejszy design, o! Ty, a czemu te meble są takie tanie? No bo się trochę otłukły, ale co tam, kazałem już załatać co tylko można. Zobaczysz, Bercik na pewno się ucieszy. Dobra, to tak jak żeś godął, jutro w południe. W samo południe, jak w westernie. Żeby mi tu ino z nim nie mieli westernu. Oj, Bercik, Bercik. Jerunie, dziadek Ernest. A tyś myślał, że w to? Jo, dziadek Ernest. Ale gryfnie dziadek wygląda, jak na kogoś, kto już 20 lat nie żyje, no rychtych jak żywy, no. Jo wiedział, że z ciebie nic nie wyrośnie, ty pieruński giździe. Jak to nie? Jo jest górnikiem przodowym, tak nie. Jak ty. Tradycji śląskich nie przestrzegasz, pieruński giździe. Ale, no przecież, no ja. Gołębi nie chowasz. Krupnioków nie jesz, bieru nie pijesz w szynku, a twoja kobita to się furgos po całym świecie z jakimś gorolem. Ale starzyk, no. A jeszcze co najgorsze, to trzymiesz tego warszawioka pod swoim dachem. Ale... Co ale? Ty wiesz, wiele zmarłych przewraca się w grobie na to wszystko, a mnie wiesz jak nazywają? Ernest Wiatrak, bo ja w tym grobie tak kieruję się obracą, a wiesz przez kogo? No wiem, ale... I dlatego przeklinam cię, Hubercie, że nie przestrzegasz śląskich tradycji. Będziesz mieszkał w domu, który nie będzie domem. Będziesz jadł ze stołu, który nie będzie stołem. Będzie ci lampa świecić, która nie będzie lampą. Będziesz siedział we fotelu, który nie będzie fotelem.
a będziesz zamiast krupnioków, będziesz jodł surowa ryba. Amen! Surowa ryba, surowe ryby, surowe ryby, surowe ryby, surowe ryby, surowe ryby. Co, znowu nie dostał kolacji? Jakaj tam, jod. Ty, a może mu się śni, że on jest marynarzem? No co ty? To dla górnika musi być koszmar. Bercik! Bercik! Dziadek! Nie, Zbyszek! A, to dobrze. Jak ja nie lubię surowych ryb. Cześć, Andzia. Wyspałaś się? Gdzie Bercik? W łazience, goli się. To dla mnie kanapeczka? Może być. Zbyszek, tak? Wiesz co? Nie mógłbyś go Kaś wziąć, jak będą tu, wiesz, te... No ale dokąd? Na piwo? No gdzie? Nie wiem! A długo będą wnosić te meble? Wiem, dwie godziny, trzy. O, no to wystarczy. Dobrze. Zbysiu, i jeszcze bym miała do ciebie taką prośbę. No? Wiesz, ja mu nic nie powiedziała o tych meblach. Czy mógłbyś mu tam ewentualnie w tym pubie... Ja? No co, tyś też jest tu zamieszany. No dobrze, Andzia, ale co? Ja mam mu powiedzieć, że będzie miał nowoczesne mieszkanie. Oj, będzie Wester. Co, boisz się? Nie, nie boję się, tylko no... No taki z ciebie chłop. Słuchaj, delikatnie powiesz mu to przez kwiotek, wiesz, jak między chłopami, przy piwie. A już tu się zajmę resztą. Okej? Okay. No dobra, to ci mogę obiecać. Głowa do góry, Andzia. Zrobimy z naszego Bercika światowca. Zobaczyć. Bercik? No? Wiesz, ja to bym cię zaprosił do pubu. Do czego? O, nie wygłupia się. Wiesz, co to jest pub? Na piwo. Na piwo się chodzi do szynku. No wiesz, w Europie niekoniecznie. Pub to taki skrót od angielskiego public house. Czyli dom publiczny, tak? No w pewnym sensie, ale niekoniecznie. Ech. Ja... Bercik, właśnie ja w zeszłym tygodniu sprzedałem sporo torebek foliowych i pomyślałem sobie, że warto to oblać. Mm. No, a z kim oblać taki sukces? Pomyślałem sobie, a czemu by nie z moim najlepszym przyjacielem, jakiego mam? To niby ze mną. No a z kim? Jak pragnę szczęścia, nie ma to tamto. No chodź. Nie no, nie możemy iść wieczorem. Bercik, ja cię tak bardzo lubię, że do wieczora nie doczekam. No chodź. Poczekaj, hop jak idzie do domu publicznego, to musi być dobrze ogolony. Nie ma na co czekać, chodź. A. I, ale co, już teraz? Już, chodź. Rybal, Jerunie, co się stało? Baba cię wyciepła w piżamie na dwór. Co o piżamie, no zgaduj. Nigdy nie zgodniecie. Ciekma! Na karate się pan zapisał. Kurde. Skąd pan wie? Wiem. Intuicja. Ale pan jest bystry, panie Zbyszku. Lecę na trening, wiesz. Będziemy dzisiaj rozwalać dachówki skepy. Czołem. Muszę być najlepszy. No to sermaja! Niektórym to już odbiło całkiem, nie? Bercik! Przepraszam cię, zapomniał. Gratulacje. Piękne meble. Piękne. Co? No. Andzia mi pokazywała. Piękne. A to pan Zbyszek załatwił. Fajne, takie, takie inne. Na razie, cześć! Meble? Meble? Cześć! Bercik, ja ci to wszystko wytłumaczę. Ty pitaj do domu, my musimy poważnie pogadać. Pogadamy, ale ja ci to wszystko wytłumaczę. Bercik. Bercik, ty uwierz koledze z wojska. Zobaczysz, to uwierzysz. Cicho, zaraz zrobimy wizję lokalną. Krupej. Andzia, coś ty zaś wymyśliła. Andzia. No jak, Bercik? Co to jest?
To jest mój byfel. Sztuczne kwiatki powiesili. Co to jest? No co? Pikasy! A to jest moja gruba wieczorową porą. To są moje rzeźby w węglu, dyplomy. Kaj to jest? No co to jest w ogóle? No? Bercik, nie podoba ci się moja niespodzianka? No ja chyba śpię. Uszczypnij mnie. Puść! Dziadek Ernst miał rację. On miał rację. Takie fajne meble. No, a jakie funkcjonalne. No. No. O właśnie, tak jest. Funkcjonalne, tak? Funkcjonalne. Uspokój się. Bercik, spójrz na sprawę rozsądnie. Przecież to są nowe meble. A wiesz, ile one kosztowały? Ciekawe ile, pewnie majątek. A właśnie, że nie. Niemożliwe. Takie tanie? Możliwe, możliwe. I co ci szkodzi mieszkać nowocześnie? Amdzia, czy ty się czasem golisz? Zmaryjowo. No, powiedz, czy ty się czasem golisz? No, moim zdaniem raczej nie. Nie ma to tamto. A jo się gola. Ja też się golę, no i co z tego? Bo jak jo się gola, to jo chce se spojrzeć głęboko w ślepia, powiedzieć do siebie z szacunkiem: cześć Bercik. Stary, dobry Bercik. A co ma piernik do wiatraka? No, no właśnie. To, że jo chce żyć jak człowiek i mieć meble jak człowiek. Ale to są piękne, funkcjonalne meble. A kredens? A stół? Jest stół! Pewnie, że jest stół. Jest stół. Tak, jest stół! Co to jest? O! O! Tak, to ma być stół. Tak. A co? To wygląda jak drzwi z zakrystie. Oj, Bercik, nie przesadzę. Zobacz, jakie piękne fotele. A jaka lampa? Fotele. To jest fotel. A co? To wygląda jak leżanka do psa. A, ale jaka funkcjonalna. No to se siedni na tym. No proszę bardzo, to ten dzisiejszy. A! No, 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 właśnie. Teraz funkcjonalnie leżysz jak krowski ogon na gnoju. A to co niby? Lampa, tak? Tak? Lampa. To wygląda jak wytwór pijanego kowola. Nie, no kaj moja giwera. Bercik. Tu była giwera zawsze. Wy macie szczęście, że przez ten remont nic nie umia znaleźć. Andzia, na mojego dziadka Ernsta ostatnio go dali wiatrak, ale jak ja w tym zamieszkam, będę mu go dać turbina parowo. Bercik, cof się no trochę. Syneczku, co ty bredzisz? Bercik. Nic, nic, po prostu, no. Bercik, ja mam do ciebie taką propozycję. Na 2 tygodnie spróbujemy zamieszkać w tych meblach i będziesz widział, że one są funkcjonalne, że nie gryzą, że będziemy jak leżeć jak światowe ludzie. Już ty wiesz, jak ze mnie wariata zrobić. Jezu, jakiego wariata? Raz w życiu możemy żyć jak światowcy, mieszkać jak światowcy i zabawić się jak światowcy. Zgoda? Adzia dobrze mówi. To co, zgoda? No widzisz, Bercik, niepotrzebnie się awanturowałeś. Bardzo wygodne meble, nie? Tobie jest wygodnie? Nie? Tak. A jak ty to robisz, że tobie jest wygodnie? No wiesz, lata przebywania w świecie. Aha. To ci, co bywają w świecie, chyba wszystkie mają pukę, tak? Co? Po waszemu garb, jak Quasimodo. No daj spokój, od tego i siłownia, żeby garba zrzucić. Spoko. Pamiętasz, jak my byli w czołgu? Tam chyba było wygodniej, nie? No wygodniej. Berci, ciekawe, co tam Andzia dzisiaj przygotowała. O, żeby tak krupniał, jak jomu smak na krupniak. Jerunie, Andzia, co ci się stało? Dzisiaj będzie światowo. Łobiot japoński. Zupa po japońsku. Jako? Zupa po japońsku. Bercik san. Zbysiu san. A co to za wynalazek? Japoński. A jak się to pieroństwo je? Normalnie.